Dzień dobry, jaki to jest piękny wrześniowy dzień. Słońce, piękne niebo, zwierzęta biegają tutaj po okolicy, ptaki śpiewają, no po prostu jakby wakacje się nie skończyły. A niestety tak już jest. Taki piękny wrześniowy dzień zawsze mi mówi o tym, jakie kruche są wakacje i jak krucho jest z nimi potem przez następny cały rok. No ale cóż, trzeba się ubrać, co ja powiedziałem, ubrać? Udać do pracy. Może ubrać też się wypadałoby do pracy jakoś przyzwoicie, ale stąd ten mój pomysł na to, żeby zostawić taką Państwu wizytówkę do siebie. Marcin Przybylski się nazywam, bardzo jest mi miło, reprezentuje mnie agencja Marysi Niewczasińskiej Nomine, a tutaj nieopodal Ogrodu Saskiego, w którym właśnie obecnie się znajduję, jest mój macierzysty teatr, Teatr Narodowy, w którym biorę udział w wielu bardzo ciekawych przedstawieniach. W tym samym budynku jest również Opera Narodowa, w której za kilka dni mamy premierę Calineczki według Andersena, na którą zapraszam i dorosłych, i oczywiście dzieciaki. A nieopodal, jakieś 30 metrów stąd, zaraz zacznie się próba narodowego, wrześniowego, corocznego czytania powieści nad Niemnem, na którą też lecę i będę do wieczora z kolegami i koleżankami tę lekturę czytał, żeby jutro ją przeczytać wszystkim zainteresowanym. No to cóż, do zobaczenia. Bardzo się cieszę, że udało nam się w ten sposób skomunikować. Życzę dobrej pogody, szczególnie dobrej pogody ducha, bo idzie jesień, zima i na to lato trzeba będzie jeszcze troszkę, kolejne lato poczekać. Pozdrawiam wszystkich. Pa!